Wodzu, witam w kolejnym świątecznym epickim przeglądzie. Dzisiaj mamy grę Horizon Chase Turbo. Grę, która już była, więc to jest powtórka, można powiedzieć, jeżeli chodzi o rozdawnictwo epikowe. Ale dobra, przyjrzyjmy się. To było jeszcze zanim powstała seria epickich przeglądów. Więc przyjrzyjmy się. Nie ma języka polskiego. Jakaś ścigałka. Mogę wybrać tylko kampanię. I mogę wybrać, to mogę... Chyba sobie jaja robicie. No dobra, super. No dobra, Kalifornia. Pokażę wam pewnie jeden wyścig. Powiem o odczuciach, jak się gra. Może dwa, jak będą bardzo krótkie. No, wygląda to kolorowo. Przyjemnie. No, czerwony plus 6 do szybkości. To wszyscy wiedzą. Gramy w OSD. Na razie steruję tak po menu. Zobaczę czym tutaj, czy strzałkami, czy wolałbym strzałkami, albo ASD. Jak ten gościu przed nami chce się z Ferrari ścigać? Kurczę, przypomina mi to pierwsze gry na Commodore i na Amigę. Że samochód się trzyma bardzo drogi. Jakaś muzyka w tle jest. No, to chyba ma być stylizm. On w ogóle to jest drift i ja na pełnym gazie w to wchodzę, słuchajcie. Właśnie. Dobra, on się przykleił do drogi. Ewidentnie. Dobra. Po prostu wystarczy zakręt wcisnąć. Ja cały czas trzymam W do przodu i tylko klikam zakręt, jak jest zakręt. To jest cała moja rozgrywka. Żadnego spacji, hamowania, nic w ogóle nie wciskam, nic innego. Który ja jestem? 7. Dobra, fajnie byłoby w nich nie uderzać jeszcze. Chyba podjąłem wszystkie, co? Chyba. Na tej planszy. No weź, nie uderzaj w nich, no. A, czyli dobra, spacebar. No, ile jeszcze? Co teraz? I też nie wypadłem z zakrętu na pełnym gazie. Jestem pierwszy, nie? Dobra, niby mi się wypadło, ale co z tego? Dobra, dopalacz. Widać, które jestem na mapie. Zaraz będę dublował. Zdubluję gościa. No dobra, tego to było pewne, że zdubluję. I dubelek poszedł. Dziwne, że jestem pierwszy. Musi być inny w tej grze? No dobra, zdobyłem super trofi. I dostałem miliard pierdyliant nagród. Nie, no nie chcę retry. To jest kilku wyścigów chyba składa. Czekajcie. Dobra, spróbuję, bo to szybko poszło. Spróbujemy te trzy... Ile to? 3 minuty trwało? Czekajcie. Nie wiem, czerwony plus 6 do szybkości. Tam plus 3, czy plus ile? No ten po lewej znowu będzie zdublowany. I leci dopalacz. I proszę, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. 9 wyprzedzonych, proszę. Już jestem który? 13. Odejdź, oddawaj moje pieniążki. Wieśniaku jeden, muszę mieć super puchar. No i cały czas do przodu, słuchajcie. I leci. Leci. Chyba nie ma różnicy, po której stronie ja wchodzę w ten zakręt. Ej, co on zrobił? Czy okoziołkował i mnie wyprzedził? To jest możliwe. Ale oszustwo. Dobra, dawać mi tu benzynkę. To jest benzynka, czy to są takie punkty zdobycia? Ej, ej, to tu trudniejsze, żeby mieć 100%, chyba o to chodzi, co? No weź mnie, nie uderzaj. Spróbujemy, my jest, nie spróbujemy? Chyba nie było być pierwszy. Pierwszy to wtedy... Trzeba trzymać się teraz zakrętów po tej stronie. Bo tu wtedy to było, benzynka była. Dobra, no uderzył się i dalej jedzie? Odejdź stąd. Gargamelu 1. Teraz z tej strony się trzymamy. Patrzcie, patrzcie co robimy. Wygrywamy wszystko. Mamy wszystko! Jestem najlepszy. O, ja też to zrobiłem. Ej, widzieliście to? Ale muszę być pierwszy. O co ja uderzyłem, że zrobiłem koziołka? Jestem drugi.
raczej go dogonię na pewno. Jak nie, to gra oszukuje, bo ja jadę na pełnym gazie. A tu jakieś kamienie stoją na drodze. Pozbierałem wszystko, co mogę. Tu jeszcze tylko paliwko było. To paliwko trzeba było tam się uderzyć i odwrócić. Dobruję gościa. Odejdź, wieśniaku, przez ciebie przegram zaraz. No, będzie szybki, epicki przegląd. No bo co tu więcej wam pokazać? No, 20 mam, na 20. Uuu, tu słabo. Ale super trofi poszedł. Super trofi, dobrze, no to zdobywam na razie. Co się stało? Przestraszyłem. Dobra, mam nowy garaż, tu jestem złoto plus 10, tu plus 5. Tu 4 kółeczka. Dobra, sunset. Nie mogę upgrade'ować. No czerwony, oczywiście, że czerwony. Głupie pytanie. Myślę, że nie będzie żadnej różnicy, jakim samochodem będę jeździł. Nie wiem, ciskam gaz na full. Normalnie w grach by to nie przeszło. To trzeba startować, żeby... Trzeba tak przyspieszać, żeby laczków nie palić, nie? Wystart był szybszy. Ale mnie zrobili w konia. Odejdź. No na pewno ten mnie wyprzedził, czerwony rzęch. Dobra, tu będzie ciężko pozbierać wszystkie tokeny. Ale się postaramy. Coś podniosłem. Ja nawet wiem, co podniosłem. 4 kółka, ja jestem 8. Ej, to będzie trudne. Bo ja tu nie widzę drogi. Dlatego będzie trudne. Najbezpieczny jadę jak mogę, ale to nie o to chodzi, bo ja nie zdobędę, dobra, pierwszy to będę na pewno, ale kurczę, nie zdobędę wszystkich tokenów tutaj. Jeżeli to ma być jedyna trudność w zdobywaniu znajdzie do super trofi, to ja dziękuję za taką przyjemność. Dobra, tu się udało. Zaraz będzie znowu, to muszę tak środkiem jechać, to było, nie? Tym pasem. Jeszcze jeden został token tam. Coś było po lewej zielone. To chyba znowu, ale to chyba nie jestem. Ja go dubluję? Już? Bez jaj. No, mówiłem, że czerwony to najszybszy. Jeden token mi został do wzięcia. Nie pamiętam, gdzie on był. Tutaj, nie na zakręcie, nie w... Tu, zaraz. Tu się skończy piasek i będzie. O, ten. Ten, właśnie ten. I dopalanko. Proszę bardzo, i wygraliśmy kolejny wyścig. I super trofi wleciało i pierwszy. Muzyka taka sobie. I super trofi, patrzcie. Fu. Plus 7, nie plus 5. Dobra. Dobra, i co teraz się stanie? I to jest. Proszę. Dobra, cokolwiek to znaczy. Dobra. Przepraszam. Będziemy kończyć. Jak widzicie, jak wygląda gra. Szczerze, absolutnie nie polecam. Jeżeli nie wiem dla kogo. To jest gra jakby przeniesiona chyba z telefonów. Jest miliard lepszych ścigałek. I płatnych, i niepłatnych, i w subskrypcjach. Muzyka słaba, to jeżdżenie, to... Jakieś Amiga albo Commodore mi się przypomniało, tak naprawdę, więc... Więc nie polecam. Gra się powtórzyła. Możecie ją dodać do Wiki za darmo, ale nie instalujcie, nie grajcie. Dzięki wielkie, zapraszam do kolejnego epickiego przeglądu świątecznego. Zobaczymy, co będzie dalej. Nara.